Siemaneczko, wszyscy ludzie, z tej strony Matinio i witam was w odcinku pierwszym Corvusa. Oczywiście materiał nagrywany w trakcie live'a. Jeżeli zdołam jeszcze pokazać nasz kochany czat, który tutaj cały czas nam pokazuje się. O, proszę bardzo, żeby każdy widział, chociażby na pamiątkę, jeżeli ktoś będzie chciał sobie raz jeszcze obejrzeć sobie odcinek. W sumie nie tylko, ponieważ jeszcze tutaj mamy z Twitcha. Nikodem tutaj jest akurat osamotniony sam, no ale na tym drugim czacie myślę, że najwięcej. No i teraz tak, to... O, teraz hejka YouTube, teraz jak już pokazywałem, no dobrze, no to jeszcze chwilę może pokażę, żeby nie było. Proszę, proszę, już. Pierwsza gra Corvusem, co prawda na PTS już ogrywaliśmy tą postać, ale to będą pierwsze wrażenia i jeszcze na dodatek z graczami, nie na boty. I zobaczymy, jak się sprawdzi. Na całe szczęście nikogo nie mamy tam, takiego dość OP osobę. Jeżeli ktoś z was ma opóźniony stream, przysuwajcie sobie te suwaki, bo możecie mieć dość duże opóźnienie. A wracając do Corvusa, tak jak już powiedziałem, pierwszy meczek oficjalny przy graczach i nawet poziomów nie są dość rewelacyjne, to nawet może i git. Sprawdzimy sobie na tej talii, którą graliśmy ostatnio na PTS-ie. Niewiele się dużo nie zmieniło, będziemy dalej to kontynuować, będziemy tylko ulepszać. Jeżeli mi się uda w ciągu ileś tam tygodni zrobić jeszcze jeden materiał do niego, tylko będzie to Corvus pod F-kę, czyli będzie to ofensywny, będzie stunował, zadawał obrażenia, będę starał się mało leczyć, tylko asekurować, ale będę tutaj się skupiał tylko i wyłącznie na zadawaniu obrażeń, więc zobaczymy, czy Corvus po wprowadzeniu będzie lepiej się spisywał jako drugi healer, albo po prostu healer, czy może jednak będzie ten flankujący, chociaż ten druga opcja będzie, wydaje mi się, lepsza i wygląda na to, że będziemy mieli nawet bota w enemy, więc jeszcze nawet lepiej. Jakbyśmy to teraz przegrali, to już byłoby dopiero wstyd, tym bardziej dla tych osób, które ze mną grają. Przyszedłem na Twitcha, żeby nie było tu tak samotne. O, widzisz tu kodę? Masz bagietę. Będziesz się czuł. Mefer myślę, że wie o tym doskonale. No dobra. Jedna taka informacja. Będę jeszcze chciał sobie pójść pod drugie oznaczenie, które jest o tyle przyjemne dla współpracy. Ale na razie będziemy musieli sobie poszlifować na tym, co mamy. Mroczne dary, żeby dawały tutaj korzyści dla naszych sojuszników. No i też talia. Tutaj mamy podterczek, kiedy są oznakowani sojusznicy. Dostajemy leczenie od sojusznika, jak atakuje, czyli kradzież życia po prostu dostaje. A jeszcze jest odnowienie projekcji. Jest movement po projekcji i leczenie w trakcie leczenia. I zaczynamy. Meczek myślę, że dość prosty. Korzyści możemy dawać w sumie każdej osobie. Nie jest to duży cooldown. Jeszcze nawet powiem, że to jest tak jak Genos. Kiedy dajemy Q, to na sojusznik trochę dostaje heala. Więc na przykład, jeżeli widzicie, że ktoś tam ma trochę... dużo zdrowia. Widzicie, daje cały czas słyszycie. Lepiej dawać chyba myszę damagerom. Jezus, wytańczenie. Jeszcze pożytek z F-ki zrobimy. Niewiele zrobiłem z tego, ale zabiłem. Wszyscy jakoś tak na środku. Damy Nefelinio. Popatrzmy na Nefelinia. Zobaczycie, on zrobi w tym meczu chociażby quadrę. Ale mi ucieka. Ale w sumie zrobię jedną rzecz. Tylko ja będę potrzebował tutaj do pomocy jakiegoś... O! Oberwał!
Dobra, czyli jednak działa niezależnie, czy nawet mamy talent. Au, 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 au. Okej. Korus. Ile grasz Paladins? Długo. 3,5 roku. Graffiti przypominam. W sumie racja. Sprayujemy, jak to brzmi, to ja zmieniam nazwę. A Twitch z czatu mi się zbuntował. Trzeba będzie to zresetować. Brońka jest bardziej skuteczna na blisko, ale na dystans też może fajnie działać. Q działa dopiero wtedy, kiedy sojusznik nasz atakuje. Kurczę, dość. Oj. Nie wiem, komu dam. W sumie. Ej, myślałem, że jest niewrażliwy. Dobra, jednak nie. Zrefreszuję sobie czat na Twitchu, żebym widział wszystko, czy tam coś nie było pisane. Pędzę, 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 pędzę. Nefelinio. Akcji. Oczywiście dostajemy z tego leczenie. Już, 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 proszę. Teraz patrzcie na to. Możemy podleczyć. Dobra. Chyba, że zdążę. Nie, nie zdążę, ale... Jakbym wcześniej miał tą FK, to jeszcze bym zdążył uciec. Ile będzie nowy wierzchowiec? Właśnie nie wiem. Nie ma obecnie... Nie ma obecnie w DLC, więc dziwne. Overtime. Po prostu jest to tyle przyjemne, że FK możemy zużyć i zmienić pozycję. I jeszcze nawet lepiej, jak nawet sobie zafundujemy trochę Kronosa. Aj, ale jak będą mi tak z trzech stron atakować, to będę miał dość duży problem, ale jak na taką postać, to nie spodziewałem się, że tak szybko dadzą radę. Myślę, że tak. Cunął się tam jakoś? Tak, Nefelinio porobił. Fajny teleport. Ach. Ciekawe co by było, jakby aktywował jeszcze przed powrotem do respawnu. FK jest to tyle fajna. Chciałem wam to pokazać w trakcie tego meczu, niestety mi nie udało się. Ponieważ można zrobić fajne combo, używając F-ki w powietrzu, widzicie, projekcja dalej trwa i możemy w locie odpalić ulta. Jak masz na mikserze? No normalnie. Używam programu do streamowania przez różne platformy. Można grać jak Eevee. No, niby tak, ale nie jest tak strasznie mobilny jak Eevee, dosłownie. Dobra, może mi się jeszcze uda. Teraz zobaczymy. Ram już tutaj pędzi. Au. Muszę naładować ulta. O, pff. O, Street Justice. Mam ulta? Nie, jeszcze nie. I jeszcze. Oj, Holtier. Holtier, nie wiem, co tu mam napisać. Ale możesz powiedzieć o mnie coś dobrego. Jeden złoty. Jak widzieliście, tak można zrobić combo. Dzięki, Holder, za donate'a. Miałem wam to pokazać. I jak widzicie, efekt jest dość interesujący. Low, 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 low. Okej. Nie wiem, czy bot Grog wrócił, ale wygląda na to, że nie. Nie wiem, gdzie on jest. Ja totalnie go nie widzę. Najlepiej używajcie Q osobie, która dużo będzie robiła dla waszego teamu.
Ale możecie też dawać z oznaczeniem dla tanka. Niski jest cooldown, więc nie musicie się o to martwić. Od ostatniego czasu teraz mi bardziej się podoba ta postać, jednak. No, coś nie pykło. No i teraz do Zina poznałem ulta. No, skubana! Na low jeszcze mi wskoczyła. Zastanawiam się właśnie, co będzie następnym itemem. Bo niby movement by się do tego fajnie nadawał. Ale chyba meczik już mamy wygrany. Chociaż dość długi, niż myślałem. Jeszcze tam emotkuję, a tam jeszcze walczą. Meczik. Wygrany. Znaczy, koszt dobrą talię pod heal i pod damage do nowej postaci. Zaraz do tego przejdę, Olwier. Ale jeszcze tutaj zobaczymy statystyki i zaraz kończymy odcinek. 36. No. No ale statystyki dość ciekawe, ale meczek, no mówię, gdyby było troszeczkę z trudniejszymi rywalami, może byłby problem. Ale pewnie z czasem będziemy coś jeszcze tutaj kombinowali. No ale dobra. Ludziska, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jak coś, nie zapomnijcie o łapce. Zapraszam was na kolejne materiały i na live'y. Jeżeli ktoś z was jest nowy, to zapraszam. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się mocno. Na razie i cześć.